5 września wspominamy świętego Wiktoryna, męczennika. Wiktoryn urodził się w pierwszej połowie I wieku w Amiternum, położonym około 8 km na północny zachód od Rzymu. Martyrologium rzymskie podaje, że ludność tego miasta i okolic obrała Wiktoryna na pierwszego biskupa tego miasta. Za panowania cesarza Trajana został on skazany na zesłanie do Codidiano. Według legendy był związany i zawieszony do góry nogami nad oparami siarki. Wisiał tak przez 3 dni głową w dół, powoli umierając. Męczeńska śmierć pierwszego biskupa, Amiternum, miała miejsce w roku 98. Jego ciało z wielkim szacunkiem sprowadzono do miasta, które wkrótce otrzymało jego imię i do dziś nazywane jest San Viterino. Krypta, w której pochowano relikwie świętego męczennika, została powiększona w IV i VII wieku, a później została zbudowana nad nią bazylika poświęcona świętemu Michałowi Archaniołowi. Jako datę liturgicznego wspomnienia martyrologium rzymskie podaje 5 września. Najnowsze wydanie rzymskiego martyrologium z roku 2004 datę jego liturgicznego wspomnienia ustaliło na dzień 24 lipca. Święty Wiktoryn z Amiterno, biskup i męczennik, jest współpatronem katedry w Litomierzycach. Dzięki cesarzowi Ottowi I część jego relikwii w roku 965 przeniesiono do Magdeburga. Stąd biskup Albert Aleś ze Sztenberga przeniósł część relikwii do swojej katedry w czeskich Litomierzycach, a święty Wiktoryn został patronem nie tylko katedry, ale całej diecezji. W ikonografii święty Wiktoryn przedstawiany jest w stroju biskupim, a jego atrybutem jest palma, symbol męczeństwa. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika, Wiktoryna, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.